Chciałem od razu stwierdzić papier sesji Rady Gminy Świeszyna. Taka informacja w międzyczasie. Podczas kolejnych przerw, to już widziałem, że wiele osób zagłosowało, ale jest możliwość właśnie tutaj te szopki, które za mną są. Oddać swój głos na najlepszą z tych szopek i z tych głosów wszystkich będzie nagroda publiczności dla jednej z tych szopek. Także karty są tutaj tuż koło urny. Można na maksimum 3 szopki zagłosować. Numerki są przy każdej szopce naklejone, więc można przeanalizować, zastanowić się i wybrać najlepszą. Także to tak informacja dodatkowa. I będziecie się Państwo troszeczkę nudzić, to zapraszam do oglądania szopy. Drodzy Państwo, przechodzimy do punktu 9. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy. Rozpoczniemy od Komisji Rewizyjnej. Pan Przewodniczący, bardzo na pewno. Panie Przewodniczący, może Komisja Rewizyjna na samym oczywiście. Nie ma sprawy. W związku z tym poproszę o komisję budżetową pan Łukasz Najman. Szanowni Państwo, komisja budżetowa w czasie sesyjnym odbyła 2 posiedzenia. Pierwsze z nich odbyło się 4 grudnia i dotyczyło opinii na temat projektu budżetu Gminy Świeszyna na rok 2018. Przedstawili również przewodniczący wszystkich komisji stałych Rady Gminy Świeszyna. Drugie spotkanie było się dnia 28 grudnia. Dzisiaj poświęcone było opinię na uchwalę dzisiejszą sesję, mimo uchwały zostaną przedstawione przy procedowaniu oraz przygotowanie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2018. Dziękuję. Panie Przewodniczący. Czy ktoś chciałby zapytać Pana Przewodniczącego o coś? Wszystko jasne. W związku z tym poproszę o Komisję Rozwoju i Infrastruktury Panią Wandę Wilk. Komisja, przewodnicząca Komisji Rozwoju i Infrastruktury. Komisja miała jedno spotkanie w pełnym składzie. Omawiała nabycie przez gminę Świeszyna zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 166 o powierzchni 1,558 ha w ręce brzegu morskiej miejscowości Wody, na której zlokalizowany jest budynek pełniący funkcję świetlicy wiejskiej. Zgodnie z ofertą złożoną przez spółkę Mieszko, właściciela nieruchomości, oferta szacowana jest na 88 120 zł. Komisja opiniuje pozytywnie, trzeba głosami za. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Czy ktoś chciałby jeszcze zadać jakieś pytanie Pani Przewodniczącej? Dopytać? Dowiedzieliście się coś więcej? Nie widzę. W związku z tym poproszę o głos Przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Pana Bogdana Węczaka. Dziękuję. W okresie międzysesyjnym Komisja Oświaty i Spraw Społecznych odbyła 2 posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 12 grudnia i dotyczyło sporządzenia planu pracy na rok Komisji na rok 2018. Komisja zajęła się również przygotowaniem wstępnego sprawozdania z prac Komisji za rok 2017, który zostanie Radzie przedstawiony na sesji styczniowej roku 2018. Drugie posiedzenie odbyło się w dniu wczorajszym, 27 grudnia. Na tym posiedzeniu opiniowano uchwały oświatowe, które są przygotowane do procedowania na dzisiejszą sesję oraz komisja zapoznała się z pismem pana Roberta Figury, które wpłynęło do biura Rady 18 grudnia. Poszło na elektroniczną ręce przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Pozwolę sobie odczytać to pismo. Szanowni Państwo, 15 kwietnia 2016 roku podpisaliśmy z władzami Świeszyna umowę na wykonanie projektu w symboliu i insygnu gminy. Zgodnie z umową przygotowaliśmy projekt. Wymagane dokumenty zostały przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji. Minister czyni to po zasięgnięciu opinii Komisji Heraldycznej składającej się z 13 osób. 9 czerwca 2017 roku Komisja zaopiniowała je pozytywnie, co skutkowało pozytywną opinią ministra, którą gmina otrzymała 7 lipca bieżącego roku. Niby wszystko jak trzeba, a nic tylko ustanowić je tymczasem 23 listopada bieżącego roku
ukazał się artykuł, z którego dowiedzieliśmy się, że według przewodniczącego Rady HEP, a co za tym idzie, wszystkie pozostałe symbole i imienia nie znalazły uznania miejscowej opozycji. I tutaj jest wtrącony cytat. Nie podoba nam się jego wykonanie. Poza tym wybrano tylko jednego wykonawcę, zamiast zorganizować konkurs. Według mieszkańców nie będzie klubą te z głową kozła i ziemniakami, które wyglądają jak pomidory. Sprzeciwiliśmy się po konsultacjach z mieszkańcami, to znaczy konsultatu, którym ten projekt się nie spodoba. Tłumaczy Jacek Łatwinkowski, przewodniczący Rady Gminy i nieformalny lider tutejszej opozycji. W internetowej ankiecie ponad 90% osób odpowiedziało, że nie jest to te, o jakim marzy. Cóż takiego nie podobało się jasno wyartykowane. Proszę Państwa, projekt znalazł uznanie grona wybitnych heraldyków polskich, które zwraca uwagę w takim samym stopniu na wartość merytoryczną, jak i poziom artystyczny projektu, ale nie spodobało się opozycji w gminie Świeszyna. Odnoszę wrażenie, że część radnych najchętniej odcięłaby się od kozła wziętego z rodu Kamykem, niezwykle zasłużonego rodu pomorskiego, oraz ziemniaka wziętego z hodowli Kamykenu w Szczepięcinie. Co złego w ziemniaku? Chyba nic, skoro w Polsce od Augusta II Mocnego zaczyna być coraz bardziej masowo uprawiany, stając się w niedługim czasie podstawą kuchni. Więcej, stał się ratunkiem dla głodującej, biedniejszej części społeczeństwa. Jeśli się więc zastanowić, to jest to roślina wielce zasłużona nie tylko dla Polski, ale także dla całej Europy. Chyba nie tu kłopot mieli radni. W takim razie gdzie? Wygląda, że w stylizacji, sposobie narysowania heraldyka kieruje się własnymi prawidłami i rysunków. To zostało bardzo szczegółowo wyjaśnione we wspomnianym uzasadnieniu. Roślina została wystylizowana w sposób właściwy dla heraldyki, to znaczy zostały wyolbrzymione jej cechy charakterystyczne, bulby oraz kwiaty, jak również uproszczono wizerunek liści i łowów. Roślina ziemniaka jest motywem unikalnym w heraldyce i nie tylko Polski, ale i w heraldyce europejskiej. W całym kraju jedynie sąsiednia gmina Wiesiekiel używa motywu ziemniaka, ale jest to motyw naturalistyczny, przedstawienie tamtejszego pomnika ziemniaka. Radni opozycji widzą w naszym rysunku rośliny ziemniaka coś przypominającego pomidory. To jest absurdalne i naciągane, zważywszy, że włóknie sposób pomylić z owocami znajdują się na poziomie korzeni roślin. Co złego w głowie kozła? Tajemnica rajki. Występuje w herbie rodu Kamyken, herba gminy miejsko-wiejskiej Buchołazy, miasta i powiatu Kędzierzyn-Kośle. Cały występuje w herbie Lublina, a także na przykład w miejscowości Ludotowo. Trudno nie odnieść wrażenia, że część radnych chyba dość nieuważnie przeczytała uzasadnienie projektu, ale być może nie mieli takiej szansy, bo im go nie dostarczono. Nie mam pojęcia. Rola projektantów kończy się w momencie przekazania gotowych materiałów dla ministra. Zdarza się jednak, że władze niektórych jednostek samorządu terytorialnego zapraszają nas na posiedzenia komisji lub sesji rady, motywując to tym, że to my jesteśmy heraldykami i łatwiej nam odnieść się do uwag, wątpliwości czy też pytań rajdów. Podobnie rzecz ma się z ankietą przeprowadzoną przez radę wśród mieszkańców. Nie mówiąc jej zasadności, otwarta pozostaje kwestia zapoznania mieszkańców z informacjami na temat projektu. Nasuwa się tutaj pytanie, czy mieli możliwość przeczytania uzasadnienia lub czy odbył się jakiekolwiek spotkanie w tej kwestii. W artykule brak na ten temat informacji. Na marginesie rozważań po ankiecie należałoby ustalić liczbę osób, która wypowiedziała się w ankiecie oraz proporcje do liczby mieszkańców gminy Świeszyno. Nie potrafię oprzeć się wrażeniu, że opozycyjni radni nie bardzo rozumieli coś takiego jak heraldyka i jej prawidłowość. A może najzwyczajniej w świecie opozycja sprzeciwia się z zasady przed inicjatywą pani Wójt. Można sobie wyobrazić czysto teoretyczną sytuację, że historycznie 80% terenu gminy X związana jest historycznie z rodem herbu Półkozi, a 20% z rodem herbu Nalacz. Można byłoby więc zaproponować mniej więcej taki herb dla tej gminy. Bardzo nie widzicie tego rysunku, ale jest to głowa osób. Koniec rzędem temu, to chciałby herby swojej gminy widzieć osiągłowe.
przez wieki, znaczenie tego symbolu zasadniczo się zmieniło w rozumieniu potocznym i dzisiaj raczej nie kojarzy się z pomysłowością, wojennym podstępem. Obecnie kojarzone jest raczej pejoratywnie. Upadł jakoś, mówi się głupi jakoś. Tym niemniej historycznie ośla głowa jest elementem starego herbu szwajcarskiego Kukowic, który miał zostać nadany za wojenny spryt protowaście Rody. Posunę się dalej. Weźmy za przykład gminę Słowatyczy, za której mieliśmy przyjemność pracować. Miasteczko to było własnością rodu Radziwiłłów, który udzielił mu własnego herbu. W czasie zaborów jednak na fali patriotyzmu, Państwo też chyba nie widzicie, jest przedstawiony orzeł w koronie, ten orzeł z koloru czarnego. Zmieniono kolory, uznając czarnego orła Radziwiłłowskiego na nadanie cesarza świętego Imperium Rzymskiego narodu niemieckiego za zbyt kojarzącego się z zaborcami. Zderzyły się tu błędnie pojęte patrioty prowadzące do fałszowania dziejów gminy z prawdą historyczną. Oczywiście ktoś może nawet z tego czasu użył argumentu z potopu na temat rodu Radziwiłłów. Zapomniano tylko, że na kantach powieści obok książąt Janusza i Bogusława, okrzykniętych zdrajcami narodu, występuje także książę Michał Kazimierz, obrońca ojczyzny. Żeby było ciekawie, właścicielami Słowatycz była właśnie jego linia. W tej chwili jednak po ponad 2 latach herb wrócił już świadomość mieszkańców i jest ich herb, a czarny orzeł jest ich orłem. Wprowadzenie nowego herbu gminy Słowatycze towarzyszyła jednak kampania informacyjna, która uświadomiła mieszkańcom, że czarny orzeł nie jest tu znakiem złego germańskiego oprawcy, ale dawnym dobrodziejem miasta. Zapewne gdyby przed zorganizowaniem takiej kampanii wykonano sądy internetowe wśród mieszkańców, nawet więcej niż 90% byłoby przeciw nowemu herbowi. Podobnie głowa kozła i ziemniak symbolizują zasłużony dla gminy ród kamyk oraz rośliny, której hodowla rozprawiła gminę Świeczyna w całej kraju. Połączeniu zaś z głową jednorosta z herbu Bernheimsów, najdawniejszy właścicieli Świeczyna podsumowują w prostym obrazie kilka wieków historii. Co do zaś uwag odnośnie sposobu wykonania herbu i jego projektu, to autor listu pisze, że do stylu ani poziomu artystycznego nie mieli uwag heraldycy i plastycy z komisji heraldycznej. Trudno jest mi odnieść się do świeszyńskiej rzeczywistości samorządowej. Nie jestem mieszkańcem gminy. Myślę jednak, że warto, aby włodarze zastanowili się, czy nie warto odłożyć na bok osobiste uprzedzenia i zająć się symbolami i instytucjami Świeszyna przez pryzmat historii, a nie wzajemnych animozji. Bardzo interesujący jest fakt, że radni opozycji złożyli w pewnym momencie własne projekty. Tu są przedstawione projekty 1 i 2 graficzne, które mieliśmy okazję poznać na którejś tam kolejnej sesji. Jako projektant doznaję jednak uczucia, że mamy tu do czynienia z rozwojem jaźni. W opisanym wcześniej artykule bowiem głowa kosła jest krytykowana, tu jednak występuje. Rzeczywiście inaczej narysowana, bo dostosowana do ogólnej stylizacji herbu. Wygląda natomiast na to, że na cenzurowanym znalazła się głowa jednorosta. Jest to tym bardziej dziwne, bo o ile kozioł może dzisiaj laikom heraldycznym kojarzyć się negatywnie, o tyle jednorożec budzi same pozytywne skojarzenia. Według średniowiecznych bezyskariuszy jednorożec charakteryzował się niepospolitą dobrocią, odwagą, mocą i cnotą oraz stanowił symbol czystości i dziewictwa. Główną wadą przytoczonych tutaj projektu jest fakt pominięcia najdawniejszej historii gminy Świeszyna. Tymczasem, zgodnie z zaleceniem Komisji Heraldycznej, herby powinny być projektowane z poszanowaniem miejscowej tradycji historycznej. Z motywów czysto historycznych w obu projektach występuje jedynie głowa kozła z herbu rodu von Kamekem. Tymczasem Kamekowie obecni są na terenie w dobrach dunowskich i szczecińskich dopiero od roku 1795. Zaś słynną podobę ziemniaka założyli dopiero w roku 1900. Pomija się tutaj zupełnie dzieje wsi Świeszyno, siedziby was gminy, która zmiankowana już jest w XIII wieku jako własność braci rycerstwa von Bernhausen, którzy na swoich pieczęciach używali wizerunku biegnących jednorosłych.
Projekty zaproponowane powyżej z jednej strony całkowicie pomijają historię wsi Świeszyno, która z racji swojej funkcji powinna być stawiana na pierwszym miejscu, zaś z drugiej strony spłycają symbolikę historyczną do ostatnich 220 lat, pomijając około 500 lat wcześniejszej historii. Ponadto projekty obarczone są całym szeregiem pomniejszych wad. Po pierwsze, rysunek głowy kozła zawiera zbyt wiele szczegółów. Właściwie stylizowana głowa głowy herbowe w inny sposób jak najprostszy przedstawiać portretowane przedmioty, czym w tym przypadku zwierzęcia. Po drugie, tarcz generalnie nie wolno dzielić na części, czyli ciąg. Po trzecie, samo cięcie jest dziwnie ukośne, co nie znajduje uzasadnienia w karadyce staropolskiej ani żadnej innej. Po czwarte, zastosowane tynktury, to zdaje się zielona i złota, ale można to tylko zgadywać. Można się tylko domyślić, że zielona nawiązuje do miejscowej flory, tutaj żółta do rolniczego charakteru gminy. Nawiązania te są bardzo banalne. Obecność lasów i pól nie stanowi unikalnego wyróżnika gminy. Gmina musiałaby być najbardziej zalesioną, czy też najbardziej rolniczą, przynajmniej w skali makroregionu, aby fakt taki zasługiwał na wyróżnienie herbu. Ponadto miejscowe rolnictwo wystarczająco symbolizuje już przecież ziemię. Po piąte, zastrzeżenie do rzeki jest analogiczne jak powyżej. Przez 99% gmin w Polsce płynie jakaś rzeka, struga, rusza i tym podobne. To sprawia, że rzeka jest symbolem banalnym i stanowi słaby wyróżnik symboliczny. Zwłaszcza w przypadku gmin o tak bogatej i długiej historii jak Świeszyno. Dodatkowo niebieska rzeka położona jest tutaj na zielonym tle, to łamie zasady alternacji heraldycznej i wcale nie pomaga tutaj cienka biała obwódka. Po szóste, herbie projekt drugi pojawia się ryba. Nic z tym złego. Pytanie jednak, czym ma być uzasadnione? Jakieś wielkie znane hodowle ryb? Autor tego listu pyta. Miejscowa ludność zajęta rybołówstwem to raczej charakterystyczne dla całego Pomorza. Znowu pojawia się problem unikalności takiego symbolu. Być może kluczem jest tutaj korona na głowie ryby, nawiązanie do miejscowej legendy. I na razie jaka stara jest ta legenda? Złota rybka, pyta autor. Czy ryba nawiązuje do miejscowych wód? W takim razie w połączeniu z rzeką dubluje symbolikę. Po siódme, budynki w heraldyce mogą występować jednak nie jako fotografie, dokładne odwzorowanie realnych budynków, jak to ma miejsce w projekcie numer 2. Dodatkowo budynek jest trójwymiarowy, czego wprost zadania komisja heraldyczna. Ponadto odwzorowania w herbach miejscowych zabytków dokonuje się raczej w drugiej i trzeciej kolejności po wyczerpaniu innej symboliki. Po ósme, konturowanie powinno być jednolite zarówno co do grubości kreskich, jak i kolorów. To są takie sprawy techniczne. Po dziewiąte, ziemniak poddano stylizacji nieheraldycznej. Jego przedstawienie jest zbyt szczegółowe i realistyczne. Była o tym mowa wcześniej. Poważanie. Tutaj jest podpis nieczytelny autora listu, pana Roberta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do pana przewodniczącego? Dziękuję. Proszę o głos pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Bogdana Bogdańca. Panie przewodniczący, szanowna rada, Komisja Rewizyjna, członkowie Komisji Rewizyjnej spotykali się na spotkaniach Komisji Budżetowej w sprawie budżetu, na spotkaniach z panią wójt. Jednocześnie w dniu dzisiejszym zajęła się skargą pracowników MCK, EURECA i Biblioteka Publiczna na działalność wójta gminy Świeszyno w związku z nieprawidłowościami przy gospodarowaniu środkami publicznymi. Dlaczego tak długo to trwało? Ano trwało to dlatego, że w dniu dzisiejszym, ponieważ po otrzymaniu tej skargi wystosowałem pismo do celem wyjaśnienia do pani wójt. Wyjaśnienia otrzymałem w dniu oficjalnie w dniu dzisiejszym. Wyjaśnienia dotyczą, myślę, że Państwo znają treść skargi na działalność wójta. Wyjaśnienia dotyczą spraw
typowo jakby personalnych, czyli spraw, którymi nie powinny zająć się zupełnie inne organa, są w pracy. Nie wiem, to jeszcze może być Miasto Polski, Rady Gminy, czy Komisji Rewizyjnej. No poza tym czekałem również na opinię, jakby pomoc radcy prawnego. I po to była ta przerwa. I właśnie przed momentem również na tym spotkaniu i na moment poproszę panią radcę, aby odczytała ten punkt, zarządzenie, czy jak to tam się nazywa, że no praktycznie ani Rada Gminy, ani Komisja Rewizyjna w ogóle nie powinna zająć się tym sprawą. Ponieważ są w tej skardze no, powiedzmy, brakujące elementy. A brakującym elementem jest podanie adresu osoby, która skargę składa. I poproszę panią radcę o odczytanie może tego punktu. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, no rzeczywiście zbadaliśmy się pod kątem formalnym tę skargę. Skarga nie zawiera adresu. Jest specjalne rozporządzenie dotyczące rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, które również dotyczy przyjmowania skarg jednostka samorządu terytorialnego. Oczywiście wiadomo jest, że tego typu skargi są no dość odformalizowanym środkiem jakiejś ochrony prawnej, jednak to minimum muszą zawierać. I zgodnie z paragrafem 8 tego rozporządzenia, skargi, które zawierają adresy wnoszącego, pozostawia się bezrozporządzone. Nie ma tutaj żadnej metody naprawczej, no bo tak naprawdę nawet jeżeli wezwać, no to siłą rzeczy nie ma do kogo. Więc no, z punktu widzenia prawnego jest sytuacja oczywista i jasna. W związku z tym, że skargi nie może rozpatrywać tylko i wyłącznie Rada, no, moja rekomendacja jest taka, aby w formie uchwały pozostawić tą skargę bez rozpoznania. Po prostu nie mamy jak nawet zawiadomić wnoszącego taką skargę o sposobie załatwienia, czy nawet przedłużenia terminu do jej załatwienia. No, przepis jest no, oczywisty, adresu nie ma, jest to też oczywiste dla wszystkich. Przepis jest jasny, nie ma żadnych wyjątków. Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący? No właśnie teraz no, budzi się pewien problem, bo ja osobiście nie chciałbym no, nie wiem, podejmować dzisiaj jakiejkolwiek decyzji bez ewentualnego dalszego rozpatrywania tej sprawy. Przygotowaliśmy, okazuje się, również jakby niezgodnie no, z tym rozporządzeniem. Zawiadomienie, które o konieczności jakby przedłużenia terminu do końca stycznia. Tylko pytanie, komu to wysłać? I czy w ogóle zajmą się tą sprawą? Bo skoro rozporządzenie jest takie inaczej, nie wiem, co z tym tematem dalej zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej kwestii? Myślę, że informacja przekaz, który przekazała nam Pani radczyni jest prosty i jasny. W związku z tym, jak Pani radczyni powiedziała, pozostawiamy tę skargę bez rozpatrzenia. Tak? W takim razie przegłosujemy tę kwestię. Kto jest za tym, żeby skargę pozostawić bez rozpatrzenia?
15 radnych. W związku z tym dziękuję. Czy jeszcze jakieś kwestie panu przewodniczącej komisji rewizyjnej? Nie, dziękuję. Dziękuję. W związku z tym przechodzimy. Wyczerpaliśmy punkt 8-9 sprawozdania administracji Komisji Rady Gminy. Przechodzimy do punktu 10. Wystąpienia obywatelskie. Po chwili obecnej nikt nie wpisał się na listę wystąpień obywatelskich. W związku z tym punkt 10 uważam za wyczerpany. W związku z tym przechodzę do punktu 11. Porządku 44 sesji obrad gminy Świeszyna. Uchwalenie budżetu gminy na 2018. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu gminy Świeszyna na 2018 rok. Jeśli państwo z tego materiału otrzymają państwo również uchwałę w sprawie orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dotyczącej i budżetu, i wieloletniej prognozy finansowej. Zacznijmy od pierwszej uchwały dotyczącej uchwalenia budżetu gminy na 2018. Uchwała składu orzekającego jest pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej gminy Świeszyna na 2018 rok. Myślę, że nie będę czytał, chyba że państwo sobie życzycie cały dokument. Dobrze, dziękuję. Chciałem zapytać, jest tutaj taki jeden zapis, który mówi o tym, że z projektu budżetu załącznik nr 10 wynika, że opłaty do gospodarowania odpadami komunalnymi planowane są w wysokości 730 tysięcy i pokrywają one planowanych wydatków funkcjonowania systemu wsparcia odpadami komunalnymi, które zaplanowano w kwocie 188 089 zł. Chciałbym o wyjaśnienie prosić. Pan Skarbnik. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o odpadach ustawodawca dał następujące stwierdzenie, że uzyskiwane dochody są przeznaczane na wydatki związane z gospodarką odpadów. Nie ma tam takiego stwierdzenia, że dochody powinny być w wysokości, wydatki powinny być w wysokości dochodów i CDF. Natomiast zawsze mamy do czynienia z porządaniem budżetu na opieraniu się na danych, które zostały też wykonane, więc zaplanowane wydatki akurat w tym roku 2018 przekraczają dochody, co nie oznacza, że to jest niezgodne z przepisami. A mogę dopytać jeszcze, bo następne zdanie, które Regionalna Izba nam przekazuje, to jest, że statutami wskazuje, że system ten powinien się samofinansować zgodnie z artykułem 6 ustęp 2 ustawy o utrzymaniu czystości porządku gminy. Akurat sprawdziłem dokładnie ten zapis i nie ma tam stwierdzenia o samofinansowaniu się systemu, tylko przeznaczaniu dochodów na koszty związane z dochodami. To jest wszystko, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. W związku z tym, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś poprawki do tego budżetu? W związku z tym mam pismo radnych klubu Radzy do gminy. Opinia komisji. To najpierw przedstawimy opinię komisji. Panie przewodniczący. Jestem formalny, panie przewodniczący. Trzymamy się zapisów statutu, który mówi w ten sposób, że jeżeli procedujemy nad konkretnym projektem uchwały, to po pierwszej kolejności zabiera pani głos i później. Komisja i później przedstawiciela odpowiednich klubów i radni do kolejności zgłoszeń. Dziękuję za tą porządkowość. W związku z tym, czy pani chciałaby zabrać głos w sprawie uchwały? Szanowna Rado,
Szanowni Państwo, budżet na 2018 rok był omawiany w szczegółach. Jeszcze wczoraj na spotkaniu z radnymi pokrótce omówiony. Radni nie wnosili żadnych uwag, jeśli chodzi o komisje, komisje wspólne. Wszystkie komisje otrzymałam, otrzymałam również od przewodniczącego Komisji Budżetowej sprawozdanie. Wszystkie komisje pozytywnie zatwierdziły ten budżet. Wczoraj również uwag nie było, więc myślę, proszę Państwa, że dla dobra ogólnego, dla rozwoju, jak Pan Poseł mówił, że rozwijamy się, bo to słychać wokół i widać w Państwa rękach. To nie mieszkańcy, jak wczoraj mówiłam, ani Pan, ani Pani, która mieszka w tej gminie, nie głosuje. To Wasze ręce, 15 rąk, decyduje o tym, jak się będziemy rozwijać. To Państwo decydujecie o inwestycjach, o edukacji, o ochronie środowiska, o tym wszystkim, co jest zawarte w uchwale budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę o głos przewodniczącego Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa postanowiła pozytywnie opiniować projekt uchwały w sprawie wykonania budżetu gminy Cieszyno, która została przygotowana na dwóch posiedzeniach, tak jak wcześniej wspomniałem, na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji stałych Rady Gminy 6 grudnia oraz na posiedzeniu przed dzisiejszą sesją. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzę do pisma, które już wspomniałem, otrzymałem od Rady Klubu oraz Rady Gminy. Propozycjami zmian w budżecie, które można powiedzieć traktowane zostały głosami mieszkańców, którzy to mieszkańcy właśnie naszymi 15 radnymi przegłosowują i są o takim rozwoju w naszej gminie. W związku z tym ci mieszkańcy takie naszymi głosami, można powiedzieć, czyli z tym zmienić takie 3 poprawki. Ja przeczytam to całe pismo, a później myślę, że będziemy głosować na po kolei poszczególne zmiany. Propozycje zmian w budżecie gminy Cieszyno na 2018 rok. Dziękuję. Punkt pierwszy. Usunąć dział 926, rozdział 92, 61, 65, 96, 57. Inwestycje pod nazwą budowa Centrum Edukacyjnego Sportowego Miejscowości Szczecin Cieszyno na kwotę 6 529 442 zł 14 groszy. Punkt drugi. Dodać inwestycję pod nazwą zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Cieszynie na kwotę 1 000 000 zł. Punkt trzeci. Przesunąć dział 926 rozdział 92 605 23 60 dotacje dla klubów sportowych i UPS kwoty 10 000 zł. Do działu 912, rozdział 92-120, paragraf 27-20, dotacja na finansowanie lub dofinansowanie pracy motorów konserwatorskich obiektów dla wykładu. To są 3 propozycje, które zostały wniesione przez radnych prezydenta gminy. W związku z tym chciałbym po kolei przegłosować zmiany, które zostały tutaj wniesione. Tak, Panie Przewodniczący? Ja mam takie pytanie techniczne. Chciałbym, żeby Pan wskazał nazwiska radnych, którzy popierają te zmiany, ponieważ Pan przed chwilą powiedział, że to są propozycje mieszkańców. Państwo jako klub razem dla gminy słuchali się te propozycje głosu mieszkańców, tak? I postanowiliście zagłosować, czy wnieść takie poprawki. Natomiast ja chciałbym się dowiedzieć, którzy radni właśnie, czy wymienia z nazwiska popierają ten wniosek, ponieważ domyślam się, że wszyscy ci radni, którzy popierają te zmiany, nie popierali ich wcześniej, głosując w komisjach za pozytywnym przyjęciem projektu tej uchwały budżetowej i WPR. Więc nie wiem, skąd nagle w dniu procedowania tak ważnej uchwały budżetowej dokonuje się takich zmian. Bo jeżeli były te propozycje,
i były one wcześniej, można było je przepracować, wypracować, wprowadzić na, w ramach prac komisji. A z tego wynika, że członkowie komisji byli za pierwotnym projektem uchwały jednej i drugiej, a teraz jak przychodzi do procedowania tych dwóch ważnych uchwał, to na szybkiego chce się wprowadzić zmiany. Tak jak pan powiedział, panie przewodniczący, budżet to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba pogodzić wiele ze sobą elementów. Żeby sporządzić, skonstruować taki budżet, trzeba poświęcić naprawdę bardzo wiele czasu. Trzeba mieć odwagę z czegoś zrezygnować, a w to miejsce zająć się innym tematem, innym jak gdyby przeznaczyć te środki na inne cele. Ta kołderka jest cały czas krótka. Zawsze nóżki nas spod tej kołderki wystają. Więc musimy dobrze się nad tym wszystkim zastanowić. Więc zanim pan będziemy procedować te poprawki, to należałoby się zastanowić, czy istnieje taka możliwość pani, tutaj jest pytanie do pani mecenas, i czy to jest wprowadzenie tych zmian jest zgodne z zarządzeniem, które zostało przyjęte w uchwała Rady Gminy z 29 czerwca o sposobie procedowania uchwały budżetowej. Dlatego też, żeby troszeczkę rozładować tą atmosferę i dopiąć te wszystkie kwestie techniczne, ja bym proponował 10 minut przerwy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dzień dobry, zgodnie z Panem prośbą. Zamiast okazać 44 sesji, ja bym nie śpieszyła. Zatrzymaliśmy się na kwestiach zmian w budżecie. Poproszę o głos panią radczynię. Szanowni Państwo, tak jak wskazaliśmy tutaj przed przerwą, uchwała budżetowa jest to uchwała szczególnego rodzaju i na mocy ustawy o finansach publicznych Rada Gminy wcześniej ustala sposób procedowania nad taką uchwałą. I taką uchwałę w sprawie procedowania nad uchwałą budżetową Rada Gminy Cieszyna podjęła w 2015. Jest oczywiście z uwzględnieniem przepisów finansach publicznych uszczegółowienie trybu pracy nad tą uchwałą i absolutnie nie możemy tutaj stosować statutu i zwykłej pracy nad procedowaniem zwykłych uchwał, czyli nie po prostu budżetowych, tylko musimy ściśle stosować się do tej uchwały, która w którym momencie i do jakiego momentu należy zgłaszać swoje propozycje, które najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady, na przedmiocie, której będziemy procedować nad uchwałą budżetową. Musi pani wójt decyduje się albo na autopoprawkę, albo nie, a jeżeli się nie decyduje na autopoprawkę przedstawioną przez przeciwko na komisję, to musi to wybrać uzasadnienie, tak? Więc absolutnie tryb przewidziany w statucie nie wchodzi w tajemnicę, musi być tutaj procedowany tak, jak decyduje się na autopoprawkę. Dziękuję. Statut według tutaj krótkich zapisów nie dzieli uchwały na uchwały szczególne i mniejsze, bo ja mówię o wszystkich uchwałach. W związku z tym, a wydaje mi się, że statut jest dokumentem nadrzędnym nad procedowaniem pracy naszej rady, więc nie wiem, ogólnie to powinniśmy się opierać na zapisach statutu. Absolutnie nie, proszę Państwa, jest ustawa o finansach publicznych. Jest ustawa o finansach publicznych, która mówi, że właśnie Rada Gminy przysługuje kompetencje do ustanowienia, oczywiście zgodnie z ustawą o finansach publicznych i innymi rozporządzeniami wykonawczymi, do tego, aby w ten sposób postąpić. I absolutnie jest tryb, że się nie łączymy, tak? No po to mamy uchwałę i po to też ustawa o tym mówi. Nie jest to zwykła uchwała i oczywiście to mówię kolokwialnie, że szczególne rodzaju jakaś inna uchwała, to jest uchwała budżetowa, która wymaga specjalnego precyzowania i zwykłe precyzowanie jest tutaj wyłączone. Dziękuję. Proszę Państwa, ja z tym tokiem myślałbym, no bardzo prosto, może to przecież
ująć, no, jeżeli my wprowadzimy we przepisom te zmiany, no to przecież Regionalna Izba Rachunkowa nie będzie mogła się do tego odnieść. Nie wyda opinii. Nie wyda opinii również komisja budżetowa, bo ona już to zrobiła, bo otrzymała gotowy projekt budżetu na 2018 rok. No to jest oczywiste. Więc te poprawki w tej chwili, tak się procedowania nad budżetem według mnie nie mogą zostać wprowadzone. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, ten budżet jest zawsze budżetem ruchomym. Tak było w roku 2017, że zaszła konieczność, to te środki były przesuwane. Z jednego zadania rezygnowaliśmy, przesuwaliśmy na drugi. Nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli uchwalimy budżet w takim zakresie, jak jest on zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, przez poszczególne komisje, w tym przez komisję budżetową, że jakieś propozycji, które wnosi tutaj klub radnych razem dla gminy, nie będzie można wnieść w trakcie realizacji tego budżetu w roku 2018. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to, co powiedział przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, jest rozsądną propozycją. I pani radczyni też nam wyłuskała wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak powinniśmy procedować nad tą uchwałą. W związku z tym proponuję, tak jak pan przewodniczący wspomniał, zostawić te poprawki na kolejne miesiące działania naszej Rady w roku 2018. Nie wiem, czy przygotujemy tą kwestię. Pani ma taki... Dobrze. Dziękuję bardzo. W związku z tym, jeśli nie ma więcej uwag co do przedstawionego projektu budżetu na 2018, przechodzimy do głosowania na uchwałę 44 przez 244 przez 17 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cieszyna na 2018 rok. Pan przewodniczący, proszę odczytać. Uchwała nr 44 mamy na przez 244 mamy na przez 17 na gminie Cieszyna z 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cieszyna na 2018 rok. Kto z Państwa, Pani i Panów radnych, jest za przyjęciem tego budżetu? Dziękuję. Kto z Państwa przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stosunkiem głosów 12 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące się. Dużo wyszło. 3, 4, 5. 3, 4, 5. To i tak 16, to przepraszam, ponowimy głosowanie. Nie, jeszcze raz zagłosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego budżetu? Kto był przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Stosunkiem 11 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. Budżet gminy Cieszyna został przegłosowany pozytywnie. Zmiany do punktu drugiego. Uchwała nr 34 przez 245 przez 17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Cieszyna na lata 2018-2023. Czy pan burmistrz chciałby zabrać głos? Wieloletnia prognoza finansowa 2018-2023 była przedmiotem obrad komisji. Wynika, jest ściśle powiązana z budżetem na 2018 rok, łącznie z zadaniami inwestycyjnymi. Pewnie też wymogi ustawowe, które mówią o godności co do planu dochodów, planu wydatków oraz liczby przedsięwzięć, a także poziom zadłużenia.
Dziękuję. Opinia Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze uwagi do tej uchwały? Dziękuję. To przeczytamy teraz ten projekt i będziemy głosować. Uchwała nr 44, łamane przez 245, łamane przez 17 Rady Gminy Śmieszno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Śmieszno na lata 2017-2020. Dziękuję. Kto z Państwa, Panie i Panów Radnych, jest za przyjęciem tego projektu budżetu, tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 11 za, 4 wstrzymujące się. Uchwała nr 44 przez 245 przez 17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Śmieszno na lata 2018-2023 została przyjęta. Dziękuję. Wyczerpaliśmy punkt 11 dzisiejszych obrad. W związku z tym przechodzimy do punktu 12. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2018 rok. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos tutaj w tym temacie? Panie Przewodniczący. Jeżeli chodzi o plan pracy Rady Gminy Śmieszno na rok 2018, tam jest ściśle będzie moja uwaga typowo techniczna, a związana ze statutem Rady Gminy Śmieszno, będzie ściśle powiązana z kolejną uchwałą, która mówi o planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, ponieważ z zapisu statutowego z paragrafu 71 ust. 1 wynika, że w ostatnim roku kadencji Rady Gminy sprawozdanie każdej komisji, w tym Komisji Rewizyjnej, ona jest w tym paragrafie 71 ogólnie wymieniona, winna być złożone w terminie do dnia 30 października, więc jeżeli chodzi o plan pracy Rady Gminy, raczej plan pracy Komisji Rewizyjnej, jest tutaj mamy grudzień, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2018. Na pewno się w tym miejscu nie powinien znaleźć, tylko powinien się znaleźć tutaj za kilku miesięcy październik, a wracając do tej uchwały, która będzie procedowana, ja bym proponował, żeby z miesiąca wrzesień przyjęcie sprawozdania spraw z Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze ten zapis wykreślić i ten zapis przenieść do, na miesiąc październik i byłoby to sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za okres styczeń-październik, tak jak ze statutem zgodnie z zapisami statutu powinno być, że komisja w terminie do 30 października powinna przyłożyć sprawozdanie ze swojej pracy i byłoby to jedno sprawozdanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To myślę, że teraz przejdziemy do procedowania tej uchwały. To tą poprawkę naniesiemy i będziemy głosować tą poprawkę, tak? Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi dotyczące tego dokumentu? Dziękuję. W związku z tym prowadzimy do punktu 13. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Czyli myślę, że tutaj Pan Przewodniczący analogicznie, że też w planie pracy Komisji Rewizyjnej trzeba będzie zmienić dwa zapisy. Ale powrócimy do tego przy uchwale, dobrze? Dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do punktu 14. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. Uchwała nr 1, punkt 1. Uchwała nr 44 przez 246 przez 17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2018. I tutaj już Pan Przewodniczący wskazał nam poprawkę, którą powinniśmy nanieść, czyli z miesiąca września podpunkt drugi przenosimy czy, i nazywamy do przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za okres styczeń-październik 2018. Przykład przenosimy go na miesiąc październik. Przegłosujemy teraz tą poprawkę. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję bardzo. W związku z tym tak. W związku z tym odczytam, jeżeli nie ma więcej uwag co do tej uchwały, nie ma. W związku z tym przeczytajmy tytuł uchwały i będziemy głosować.
Uchwała nr 44 łamane przez 246 łamane przez 17 Rady Gminy Świszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Świszyna na rok 2018. Dziękuję. Kto z Państwa, Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała nr 44 przez 246 przez 17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Świszyna na rok 2018 została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego. Uchwała nr 44 przez 247 przez 17 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. I tutaj też z propozycją Pana Przewodniczącego. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Działalności w 2018 roku przenosimy z miesiąca grudnia na miesiąc październik. Tak, Panie Przewodniczący? Z września przesuwamy na październik sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres styczeń-październik. To jest jedna zmiana. I druga, sprawozdanie Komisji. Wykreślamy z miesiąca grudnia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2018 roku. Dobrze. Dobrze, w związku z tym przegłosujemy te poprawki. Kto jest za przyjęciem poprawki, które tutaj zostały zaproponowane? Dziękuję bardzo. W związku z tym odczytamy uchwałę. Uchwała nr 44, mamy przez 248, mamy przez 17 Rady Gminy Świszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018. Dziękuję. Kto z Państwa, Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie uchwała nr 44 przez 247 przez 17 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do podpunktu trzeciego. Uchwała nr 44 przez 248 przez 17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świszyna na rok 2017. Tutaj otrzymaliście Państwo oba poprawki, w związku z tym chciałbym, żeby głos zabrał Pan Starek. Dziękuję. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy poprawkę do uchwały nr 44, łamane 28, łamane 17. Zmienia się tej poprawce z pomocą poprawki nr 2, czyli wydatki zmiana planu wydatków budżetowych. Zmiana dotyczy paragrafu 600, działu 600, 630, 710 i 801. Z tych działów zostały przesunięte niewykonane wydatki na dział 801, na rozdział 804 przedszkola, na paragraf 433 zakup usług samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Związane z rozliczeniem ostatecznym z innymi samorządami, a głównie miastem Kuszami, naszych kosztów, które gmina ponosi za utrzymanie dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych. Mogę powiedzieć, że to jest trudny wydatek do zaplanowania, z racji tego, że nie jesteśmy w stanie, tak jak dzisiaj, oszacować, ile dzieci pójdzie od września przyszłego roku do przedszkoli w innych gminach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja Budżetowa potwierdza opinię projektu wymienionej uchwały, trzeba głosować za. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi do tej uchwały?
Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do odczytania i głosowania. Uchwała nr 44, łamane przez 248, łamane przez 17 Rady Gminy Świerszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Świerszyna na rok 2017. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Panie i Panów Radnych, jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała nr 34 przez 248 przez 17 w sprawie zmiany budżetu Gminy Świerszyna na rok 2017. Została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4. Uchwała nr 44 przez 249 przez 17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerszyna na lata 2017-2023. Proszę o opinię Komisji Rewizyjnej, przepraszam, budżetowej. Komisja budżetowa pozytywna, proszę o uchwałę trzeba uznania. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi są do tej uchwały? Dziękuję. Odczytane. Uchwała nr 44, łamane przez 249, łamane przez 17 Rady Gminy Świerszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerszyna na lata 2017-2023. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Panie i Panów Radnych, jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo. W związku z tym uchwała nr 44 przez 249 przez 17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerszyna na lata 2017-2023 została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 5. W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wypłacają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu wykonania każdego wydatku ujętego w wykazie. Tu znów mamy o tę poprawkę. Proszę o głos na skarbnika. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że na koniec roku te rozliczenia z kontrahentami trudno trwają, zostały dostarczone wykonane umowy, czyli dostarczone projekty plus faktury, więc regulujemy te wydatki ewentualnie przesunięte z innego roku. Zweryfikowana została pozycja 12 oraz pozycja 19 w obydwu załącznikach. To są takie same pozycje. Zmniejszono do 373 558 47 groszy wydatek na zadanie budowa w gminie wewnętrznych oraz zwiększono o drugie tyle do kwoty 13 500 zł do wystosowania terenu tendera komunalnego w Świerszynie. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa, jeżeli miałem opinię o projekcie uchwały, szanowny panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś uwagi, pytania, zastrzeżenia? Dziękuję. Proszę o czytanie. Uchwała nr 44, łamane przez 250, łamane przez 17 Rady Gminy Świerszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku. Ustalenia wykazy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Panie i Panów Radnych, jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała nr 44 przez 250 przez 17 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w tym roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu wykonania tego wydatku ujętego w wykazie została przyjęta 14 głosami za, 1 wstrzymał. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Punktu 14. Uchwała nr 44 przez 251 przez 17 w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Poproszę opinię Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Panie Przewodniczący. Dziękuję. Proszę Państwa, uchwała jest uchwałą typowo, typowo techniczną, wynikającą z zmiany przepisów oświatowych
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych na wczorajszym posiedzeniu pozytywnie opiniuje się na głosami za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Pytania? Dziękuję. Panie Przewodniczący. Uchwała nr 44, łamane przez 271, łamane przez 17 Rady Gminy Śpieszyna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dziękuję. Kto z Państwa Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała nr 44 przez 251 przez 17 w sprawie sieci publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I ostatni podpunkt w punkcie 14, podpunkt 7, uchwała nr 44 przez 252 przez 17 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość wydatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Proszę o opinię Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Panie Przewodniczący. Dziękuję. Proszę Państwa, ta uchwała jest również uchwałą typowo techniczną, dostosowującą poprzednią uchwałę do obowiązujących obecnie przepisów oświatowych. Na wczorajszym posiedzeniu Komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały zaopiniowała go pozytywnie, trzema głosami za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są do tej projektu uchwały pytania? Nie ma, dziękuję. Panie Przewodniczący. Uchwała nr 44, łamane przez 252, łamane przez 17 Rady Gminy Śpieszyn z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość wydatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem tej projektu uchwały? Dziękuję bardzo. Uchwała nr 44 przez 252 przez 17 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość wydatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokości szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu serdecznie. Punkt 14 został wyczerpany. Przechodzimy do punktu 15. Zapytanie interpelacji Rady jest też. Proszę o zabrać głos w tym punkcie. Pani Jola Węcka. Bliżej mikrofon do Rady. Zwracam się w imieniu rodziców z miejscowości Donawo, ponieważ w miejscowości dzieci przyszli do mnie z takim zapytaniem. Kiedy będzie otwarta świetlica w Donawie i czy w Ferwie, bo się zbliżają na to jakieś zajęcia dla dzieci, bo co roku jakieś Eureka wyglądała, bo się jakieś tam stawili się na podwórze, bo też instruktor na świetlicy, czy w tym roku to się odbędzie, ponieważ teraz dzieci nie przerwę, mają nadal, świetlica jest zamknięta, czy coś się w tej sprawie zmieniło, czy w końcu świetlica będzie otwarta i czy dziecko nie miało jakichkolwiek zajęć. Dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie odpowiedzi udzielamy, czy ktoś z Państwa chciałby odpowiedzieć na to pytanie? Nie ma chętnie. Dobrze. Proszę Panie Władku. Szanowna Rado, ja może troszkę z innej wersji. Z powodu zapytania, mam pytanie do Pana, który nagrywa na sesję. Komu lub czemu służą te nagrania, bo jeszcze wczoraj przeglądałem te wrzuty tak zwane na strony internetowe. Sesje odbyły się już, teraz mamy 44 tej kadencji, tych wrzutów było raptem kilka. Czekam na relację z sesji 42, jest relacja 41, 43, 42 nie ma. Nie wiem, czy co było powodem, że ta sesja nie została udostępniona na stronie internetowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy chciał Pan odnieść do tej kwestii? Mogę odpowiedzieć, co do sesji 42 została wrzucona do internetu, jest upubliczniona.
dwa tygodnie po sesji, jak pamiętam. Mogę podać zaraz datę. Po przerwie mogę podać datę, gdy zostało upublicznione. Wczoraj wieczorem sprawdzałem. Dziękuję. Mogę panu przedstawić, kiedy zostały upublicznione daty dokładne i przykro bardzo, że pan nie znalazł. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jeszcze chciałby zadać o tym punkcie? Pani Jadwiga Laszko? No i już. Ja chciałam przypomnieć tylko o problemie, który występuje na terenie Narzuca. Więc przy najprawdopodobniej przy remoncie drogi powiatowej został zasypany przepust łączący pod drogą gminy. I w tej chwili zalewana już jest droga powiatowa, bo jest pełen ruch wody. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest to droga gminna, ale mam propozycję, żeby wystąpić do zarządu dróg powiatowych o udrożnienie tego przepustu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale w której kwestii? Okej, proszę bardzo. Zgłaszany był ten problem. Jutro jestem o godzinie 10 umówiona z panem Zwolińskim i poruszę pana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Bogdan Dańczak? Proszę, to może nie jest pytanie, ale jeżeli jesteśmy przy drodze dróg, to ma pani wójt oświadczył, że na spotkaniu. Chciałem poinformować, że w miejscowości Mierzy złamana jest płytka przykrywająca kanał odprowadzający wodę. Stwarza to poważne zagrożenie dla pieszych. Zdaje się, że nam to zapadło, ktoś może nawetnąć i skręcić sobie nogę. Zarządca drogi, czyli zarząd dróg powiatowych codziennie, 15 razy dziennie, tam będzie jeździ jakieś mniejsze problemy. Myślę, że warto byłoby pisemnie zdyscyplinować zarządcę, żeby tą pustkę usunąć. Kwestia tych przepustów też jest wielkim problemem w Świeszyniu, bo jak się jedzie w kierunku Ośrodka Zdrowia, tuż przed, można powiedzieć, na wysokości zjazdu na chałupy, po prawej stronie na chodniku są takie dwa przepusty, które są permanentnie łamane. Permanentnie dosłownie, co założą nowy przepust, to jest to niszczone. Wiele razy też zgłaszałem to i to było, można powiedzieć, od ręki robione, wymieniane. To też należy się zastanowić, czy, no, czy nie należy zmienić sposobu jakby naprawy tego, bo jeżeli już tam, no oczywiście jeśli chodzi o koszt, to na każdym razem ten koszt jest jakiś, bo wymiana jednego bądź dwóch tych elementów betonowych, to kosztuje przyjazd ekipy i tak dalej. Nie wiem, może zaproponować, żeby jakieś inne rozwiązania tam zrobili, bo tutaj powiedziałem, tam samochód prawdopodobnie po pierwsze wyjeżdżający z chałupy, to jest duży, duży jeden samochód, ciężarowy, który wyjeżdża z rana zawsze do pracy i robi taki nawrót na kierunku centrum Mierzynia, najeżdża na to i prawdopodobnie łamie to. Druga kwestia, ta druga jest w miarę wąska, można powiedzieć, w momencie, kiedy dwa duże samochody się mijają, no, któryś musi zjechać na chodnik. Co dziwne, to tam tych płytek jest, tych przepustów jest chyba 3 bądź 4. To nawet nie ten skrajny jest przy samej drodze łamany, tylko drugi bądź trzeci. Także, no nie wiem, no to mówię, no jest zgłaszane i to jest naprawiane w odpowiednim czasie, dosyć szybko, ale mówię, no zawsze może się zdarzyć, że o ten jeden dzień za późno to zostanie zrobione i ktoś sobie złamie coś, no bo jeszcze gorzej. Dobrze, dziękuję bardzo w tej kwestii. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby tutaj zapytać coś? Dziękuję. W związku z tym wyczerpaliśmy punkt 15, zapytanie i interpelacja radnych sołtysków. Przechodzimy do punktu 16, odpowiedzi na zapytanie i interpelacja radnych sołtysków. Z tych pytań też nie zostało, nie otrzymało odpowiedzi. Czy tu zostanie udzielona odpowiedź, pani wójt? Pani Węcka, świetlica w Brunowie. Ja mówię tak, chętnych na świetlicę nie było. Jest jedna pani, od której czeka na informacje, jeśli tylko będą spełnione warunki, to pani
przyszłam do pracy w Świetlicy, jest mieszkanka Tunowa. Powiem jeszcze na temat Świetlic. Obiecałam i słowa dotrzymałam, jeśli chodzi o zatrudnienie Świetliczanek na umowę o pracę. To o tym była mowa. Po spotkaniu z wszystkimi osobami żadna nie wyraziła zgody na zatrudnienie na umowę o pracę. Miałam przygotowane kwestionariusze, oświadczenia, badania lekarskie i nikt nie wyraził zgody. Zatem te osoby, które są obecnie, będą dalej na umowę zlecenia. Też byłam, powiem, zdziwiona, a moim pracownikom prawie mowa by było, ale no tak się zdarza, tak? Tak się zdarza, nie chciały te osoby być w sposób taki zatrudniony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do 17 dnia oświadczenia Rady. Panie i Panowie Radni, czy ktoś chciałby tutaj zabrać głos? Dziękuję bardzo. Tym razem do punktu 18 sprawa organizacyjna. Kolejna sesja odbędzie się już w miesiącu oczywiście styczniu i w roku nowym 2018. To będzie 25 dzień stycznia, ostatni czwartek stycznia. Testy materiał 17 stycznia, środa. Drugie rady poproszą. To jest to. Wspomniałem, że Państwo jeszcze nie zdążyli zagłosować na szopki, które tutaj są przy scenie. Poproszę bardzo do zagłosowania. Każdy może oddać jeden głos na jednej karcie. I na jednej karcie może wyznaczyć trzy szopki. To jest czwarty konkurs na szopkę bożonarodzeniową, który jest organizowany w naszej gminie. I tym razem 17 prac zostało tutaj przedstawione. Jak Państwo widzicie, wszystkie są niemalże pracochłonne. To jest każda szopka, która jest. Piękne są, dopieszczone, dopracowane. Także jury pewno będzie miało ciężki odgryzienia, czy to jest najlepsze. Rozstrzygnięcie konkursu zarówno wyniki jurorskie, jak i wyniki publiczności będzie przedstawione już 5 stycznia w naszym kościele w Świeszynie. To jest ta kwestia tutaj. Ta poczyna sprawdzi. Była prośba od pani Danusi Kolewańskiej w związku z imprezą, która odbędzie się też już tradycyjnie w całym kraju i również u nas, czyli z Stroną Świątecznej Pomocy. 26, dobrze mówię? 26 finał. 26 finał, tak. 26 finał tej orkiestry. Tutaj w MCK odbędzie się ten finał od godziny 15. Tak. I jest prośba od pana Mietka Szucika, można powiedzieć bezpośrednio, dla państwa, pan radny sołtysów, żebyśmy troszeczkę wspomogli na zakup pirotechnicznych, tak, środków na fajerwerki, żeby tutaj jak co roku o godzinie 20 mogło nastąpić wybuch wszystkich fajerwerków i światowo do nieba mogło pójść w świat. Także prośba jest tutaj, myślę, że obarczę tutaj panią Dankę właśnie kwestią zebrania tych pieniążków. Jeżeli ktoś będzie chętny, to bardzo prosimy. Kto z Państwa jeszcze nie ma jakieś uwagi, pytania w tej kwestii? Pani Wójt. Szanowni Państwo, zanim zakończył Pan Przewodniczący sesję, chciałabym może teraz z okazji złożyć Państwu życzenia. Mam takie drobne uwagi dla każdego. Życzę
trzeciego roku lepszego jak ten, roku wiary w to, co robimy, za to wszystko, co zostało zrobione. Proszę Państwa, udziały serdecznie dziękuję. Żebyśmy się w nowym 2018 roku tym parzystym, tym najlepszym, spotkali się w zdrowiu. Tego Państwu z całego serca życzę. Pozwólcie Państwo, że będę takie wspomnienie. Pracujmy razem. Wszystkiego dobrego. Zdrowia. Drodzy Państwo, po wyczerpaniu porządku obrad zamykam obrady 44. sesji Rady Gminy Świeszyno, ostatniej w 2017 roku. Dziękuję za przybycie o godzinie 12.11.55. Dziękuję serdecznie. Zagłosujemy.